Hej, witam was serdecznie. Dopiero wczoraj wróciłem z imprezy rocznicowej Overwatch, która odbyła się w Krefeld w Niemczech, w studiu Take TV. Byliśmy zaproszeni przez Blizzarda i brak mi słów. Było po prostu wspaniale. Świetni ludzie, doskonała atmosfera. No, jestem strasznie zadowolony i mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze nieraz odbędą się podobne imprezy. Dlatego zapraszam was do obejrzenia takiego skrótu z naszego wyjazdu. Postarałem się to zmontować w taki sposób, żeby nie oglądało się tego nudno. Zapraszam. Teo. Juhu. Juhu. Jesteśmy na lotnisku. Za chwilę wsiadamy na pokład z samolotu do Düsseldorfu. Teo, opowiedz, jak ci minęła podróż z Wrocławia do Warszawy. Cudownie, miałem tylko 170 minut obsługi, coś takiego. Niefortunny wypadek na drodze, a na szczęście straż pożarna uraczyła mnie wodą gazowaną, więc jakoś to wszystko przeżyłem. Ale nikomu nie polecam dzisiaj jechać relacją Wrocław-Białystok, bo jest zablokowana trasa. Jakiś pan wjechał pod pociąg, samochód. Uważajcie, uważajcie na drogę, tak. Jedziemy, wygraliśmy loterię, lecimy na Bahamy, są nasze bilety. Jesteśmy parą gejów. Nie no, to mogę się namoczać. To jest jak pępowina pomiędzy... Jednostka SAS przyjechała. Teo, jesteśmy teraz w pępowinie łączącej samolot z lotniskiem. Lotnisko jest matką, co nie? Boję się. Teraz latałem, że nie ma co się patrzeć. Dun, 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 dun. Ojoj, TeKo, co się dzieje? Co się dzieje? O, jak widzicie, światło wariuje w kabinie. Zaczyna się. Ten... Winston. Dokładnie. Kombinuje. Nie, Sombra. Sombra zhakowała samolot. Żniwiarz wyłączył prąd na Gibraltarze. Czuję drgania pod stopami. No, o, faktycznie. I ruszyli. Ale wciska w fotel. Gęsta podstaw. Gęsta podstaw. Teraz będzie TeKo rains from above. Żeby nie było. O jeden. I jest. Oj. Bye bye ziemia. No i w uszach. Miało w uszach, co? Trzeba ziewnąć albo przepnąć ślinę. Oj, Warszawę widać. Ekonomicznej zapraszamy do korzystania z toalety w tylnej części samolotu. Dziękuję. Będziemy klaskać. Będziemy klaskać. Powinno się tego robić. Wiem. Dajże Grażynka. Jestem. Dotarliśmy, cali zdrowi. Sie einen Anschlussflug gebucht haben, nutzen Sie bitte die Außentreppe auf dem. Wysiedliśmy, jesteśmy w Niemczech, w Düsseldorfie. Jak podróż, spałeś? Spałem, całe 2 godziny. Hello guys. Hello. Teo, gdzie się patrzysz? Ja tutaj podziwiam reklamę. Hello. Jezu, dotarliśmy. Tak są, dotarliśmy. Take TV. O, to wam muszę pokazać. Gigi! Kondys ciśnie. HS ciśnie. Aru ciśnie. Tylko zostawić rzeczy. Tak jest. Na bogato. Nie no, naprawdę jest tutaj elegancko. Brak mi słów, tyle kamer jest. Studio po prostu profesjonalne, pełno komputerów, pełno ludzi, to wszystko takie. A tam jest ten. Takie coś bym wziął, takie coś bym chciał do domu. Albo nie, takie coś. Takie coś bym wziął sobie do domu. Ja chcę to. Ja chcę to wszystko. No, ja tylko poczynamy. A potem to nie chcemy proszę. Chcę to wszystko. Mistrz Teo zaczął streaming. Pokażę wam teraz, jak tutaj to wszystko wygląda. Tu jest akwarium, specjalne streamy będą od 20 tutaj. Puszczane. Tu mamy streamerów z 7 krajów. Teraz może zejdziemy sobie do VIP-roomu na dół. O, tutaj więcej stanowisk komputerowych jest. Już grają. O, damn son, right? Yeah. Oj, Kondys. No, not you? No. Yeah, I know. Kondys nadciśnie na nowej mapie. O, the headshots coming through. A HS ma problemy z zalogowaniem. Nie, ja się opierdzielam. Zgadnijcie, w co gramy. W Overwatcha. Co się stało się? That you give away. You game and you win 10 points. and you lose 25 points every time. So it's like. Aru, kim grasz? Kim grasz? Because like everybody did like you know what you rewind. So when we switch, everybody's gonna get screwed. Teo, kim grasz? Sombra! A, umiesz? Grałeś? Zawsze. Tak. Mogę cię zastąpić? Sombra main? Spokojnie, tu się każdy zastąpia. Right? How has your day been so far? What have you been up to? So the day started off bright and early, getting the stream in. Well, it's not quite right early, but doing the live stream. Yeah, got to living the stream alive. I'm enjoying your morning so far, and it's only going to get better throughout the night. Also, for everyone at home joining us, we have some amazing giveaways. Among them, offer some a Reaper statue and Overwatch custom. And also we got some stuff and Dorian, play of the game! Zaczął od respawna. Tak bliziutko, jeden hit. Teo, jak się bawiłeś? Było przednio, nie chcę wracać do domu. Nie chcesz? Chciałbyś się przenieść do Overwatcha? Tak, chciałbym grać dalej w Overswapa. Overswap, czyli zmieniali się co chwilę. Miejscami się zamienia taka zabawa blizzardowska. No dobrze. Jesteśmy na lotnisku w Düsseldorfie. Zaraz wsiadamy do samolotu i lecimy do Warszawy. Niestety, tak, trzeba wracać. O której skończyliśmy? O 3:30 jakoś wczoraj. No, do hotelku. Wróciliśmy o 3:30. Bawiliśmy się na mieście. Po zakończeniu wydarzenia. Tak było. Potwierdzasz. Moi drodzy, brak mi słów. Pojechaliśmy tam i byli ludzie, streamerzy, youtuberzy z innych krajów i tam nie było żadnej różnicy, kim jesteśmy i jak bardzo popularni jesteśmy. Tak. Tam wszyscy byli po prostu dla siebie mega przyjacielscy. Normalnie się podchodziło, gadało, zero oporów. Blizzardowska familia. Tak. Zresztą tak nam Blizzard powiedział, że po prostu uwielbiają, jak ludzie dołączają do ich rodziny. To jest taki, no, Blizzard chce się, że przechodzi ten klimat właśnie, ten przyjacielski taki. Tak. No i normalnie sobie tam rozmawialiśmy bez oporów z innymi twórcami, spoko. Proszę Państwa, ponownie mówi kapitan, niestety usterka pojawiła się ponownie, my już wyczerpaliśmy nasze możliwości, nie jesteśmy w stanie tego usunąć, tak więc wzywamy tutaj lokalnego technika. Możesz z powrotem odpalić internet i powiedzieć światu, że jednak nie wracamy do domu. Co w takim momencie krzyczy samolot? Apagando, amiotne. Sombra zhakowało nam samolot. Ale to ładnie wygląda. Jak ciemno jest, to dużo ładniej to wygląda. Już mi uszy zatkało. Jeszcze kilka słów na zakończenie. Po pierwsze chciałbym podziękować Blizzardowi za zaproszenie. Dziękuję również Teo, Kondysowi, Arukori, HS-owi oraz Siomerowi z OverwatchGame.pl. Zawsze bardzo miło jest spotkać członków społeczności na żywo. I moi drodzy, łączmy tą właśnie społeczność Overwatcha w Polsce. Jak sami widzicie, w tej grze jest coś takiego, co łączy ludzi. Dlatego dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć! Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, a jak jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał. Nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, będziesz informowany o najnowszych filmach. Koniecznie obczaj linki w opisie i obejrzyj proponowany z boku film. Zapraszam również na regularne streamy oraz do zostawienia lajka na fanpage'u.